A więc dzisiaj zrobimy mały showcase z racji, że w ciągu ostatnich dni na blogu, jak możecie zobaczyć, jest text only, kolejny text only. I ta częstotliwość tych blogów też się zwiększyła. Zobaczcie, mamy 29, 1, 5, 6 i 10 teraz, i 11 już się zbliża, tak naprawdę 11, bo 10 już był gotowy, żeby was nie skłamać, a już w środę czy we wtorek już miałem gotowego blog posta napisanego, ale nie chcę wypuszczać właśnie bez tego showcase'u, bo dużo się zmieniło. A więc wyczyszczę wszystko. Zwiniemy wszystko i pokażę wam przede wszystkim o co chodzi. Więc ostatnie wideo był working with face encoding correctness, handling results properly. I od tego czasu IORTC, proof of concept i webapka. Więc webapka wygląda w ten sposób. Jest to wszystko wzięte z IORTC Examples. Ich example wygląda bardzo, bardzo podobnie, jak ściągniecie i zobaczycie. Struktura katalogów. Teraz mamy w ten sposób, że mamy w katalogu source mamy API, czyli de facto serwer, który się stawia właśnie w oparciu o IOHTTP. Mamy klienta, czyli nasze paczki frontendowe. Tu jest widok w HTML-u. Mamy kod napisany w ECMAScript 6C i de facto opakowany w jedną klasę, i to jest po to, żeby potem tą klasę móc użyć nie tylko w tym przykładzie, ale potem zbudować na tej podstawie normalną stronę produktową. Mamy funkcje, które się eksportują, i oczywiście wszystko jest pakowane przez webpacka i wrzucane do jednego globalnego obiektu janitor. Czyli w tym momencie możemy na przykład sobie używać, gdzie mamy, na przykład tutaj janitor.datachannel.send. Jak widzicie, tutaj mamy export data channel i on jest właśnie dokładany do tego globalnego obiektu. I to się ładnie kompiluje już do postaci pure JavaScriptu skompilowanego, webpackowego. Tak to wygląda. I to się buduje automatycznie samo. Nie jest tego kodu jakoś dużo na szczęście, więc. No jest w sumie tego trochę. Ale w każdym razie jest to do zniesienia. Następnie mamy debug folder, w którym teraz możecie zobaczyć na przykład te filmy, których używałem wcześniej do face detection, i plik mainpy, który pozwala zaczytywać obraz z kamerki bezpośrednio, bez serwera IOHTTP. A o co chodzi z IORTC, to zaraz wyjaśnię. No i sam janitor, czyli liveness detection, object detection i różne utile, jak konekcje do bazy, główny skrypt do wykrywania twarzy i jakieś utile. A więc co to jest IORTC, czy w ogóle WebRTC? Po wpisaniu tego magicznego słowa widzimy, że to jest standard HTML5. Bardzo polecam wejść sobie na filmy. I tutaj mamy Getting Started with WebRTC. To jest taki
pierwszy punkt styku. Tutaj z kolei możemy zobaczyć YouTube refused to connect. W każdym razie tutaj na stronie WebRTC Videos możecie sprawdzić naprawdę dużo, dużo prezentacji właśnie odnośnie WebRTC. Ja widziałem tą z 2013. WebRTC 2013. Tak, ja widziałem tą. Zobaczcie dowolną w sumie i wam nakreśli, o co chodzi z WebRTC. Generalnie, w skrócie, to jest sposób komunikowania się przeglądarki z inną przeglądarką, z innym peerem. To jest komunikacja peer-to-peer, a nie klient-serwer, jak mamy normalnie w HTML-u. I ono może się dziać dynamicznie. Czyli mogę jednocześnie wysyłać stream wideo, z drugiej strony jednocześnie wysyłać data channel, czyli kanał danych, i to de facto zapewnia nam rozwiązanie, które chcemy. Czyli możemy odpalić kamerkę, możemy przekazywać wideo do serwera, serwer może nam odpowiadać z wideo, jednocześnie możemy wysyłać zapytania do serwera i otrzymywać odpowiedzi z serwera. W tym samym czasie wszystko się dzieje równolegle i wszystko się dzieje z pominięciem protokołu HTTP, czyli jakby nie jesteśmy uzależnieni od architektury klient-serwer, tylko tutaj każdy z peerów ma te same możliwości. I to jest właśnie najpiękniejsza rzecz w tym wszystkim i kod do obsługi tego, jeszcze do obsługi wielu innych rzeczy, jest dokładnie tutaj. Jest trochę tej zabawy z tym, ja też pokomplikowałem oczywiście dużo rzeczy, żeby ułatwić sobie inne. Ale w każdym razie, zacznijmy od demo. Wyczyściłem wcześniej bazę, żeby nie mieć użytkowników, no i zacznijmy działać. Wysyła się oferta i jak widzicie, jestem na kamerce i właśnie zaczynamy już powoli wykrywanie. Spróbujemy jeszcze bez okularów. O, to jest jakaś ręka. Wykrył. Okej, są wszystkie moje twarze widoczne. No oczywiście design pozostawia wiele do życzenia i nazwijmy je look submit. I jak widać, wszystko działa. O, tu jeszcze taka twarz nam doszła. Submit. Jak widać, wszystko działa. Jestem, można je podejrzeć. Mogę wysłać zapytanie do serwera, żeby wam pokazać, że to się dzieje. Synchronicznie to wysyłam ping, dostaję pong. Cały moduł działa i wykrywa mnie, jak zobaczyliście, praktycznie real time, czyli kliknąłem submit, od razu kamerka załapała, że ja już jestem ja, de facto się przeładował cały system do face detection i już mamy wykrywanie twarzy. Więc teraz zatrzymajmy to i pokażę wam, jak to jest zrobione, jakby pod spodem. A więc, to co się zadziało, nie będę tłumaczył teraz też, żebyście zrozumieli, WebRTC to jest temat na godzinną prelekcję, którą zapewne zrobię niedługo, ale na pewno to nie chcę spędzić nad tym za dużo czasu, bo nie pcha mi to w żaden sposób do przodu. Generalnie, klient wysyła ofertę pod endpoint/offer. I w tym momencie my de facto co robimy, to budujemy jego ofertę jako nasz session description. Ustawiamy sobie jego ofertę jako remote description. Generujemy odpowiedź, czyli zgadzamy się na nawiązanie sesji. Ustawiamy nasz local description na to, co do niego wyślemy i odpowiadamy mu naszym responsem z służącym do nawiązania
namiocenia sesji, tak? Czyli w tym momencie następuje wymiana kluczy pomiędzy przeglądarką a naszym serwerem, jakby całego komunikatu sesji. I jesteśmy w stanie już tą sesję nawiązać. To, co widzicie tutaj, to, co pominąłem, jest to, jakby są eventy związane z tą sesją. Wiesz, jakby wszystkie eventy, które się wiążą z sesją, muszą być zainicjowane w tym miejscu, gdyż tutaj mamy dokładnie ten obiekt RTC Peer Connection. I co tutaj się tak naprawdę dzieje? Po pierwsze, mamy data channel, czyli jakby uniwersalny kanał do przesyłania czystych danych. Nieważne, czy to będzie jaki format ich, przesyłamy po prostu bajty przez kanał. I tutaj mamy ciekawą rzecz zaimplementowaną, że mamy on message, czyli gdy przychodzi do nas jakaś wiadomość, mamy różne ify porobione w zależności od tego, jakiego typu jest ta wiadomość. Przyjąłem taką konwencję, że mamy analogicznie jak w Reduxie type i payload, a tak samo to jest typ message'a i jego payload. Więc tutaj mamy stream closed. Chcemy zamknąć strumień, tu mamy ping ponga. Tu mamy to submit, co widzieliście, i plus walidacja, tak, że jeśli mamy nie podaliśmy username'a, to wywali, jeśli nie włączyliśmy się w trybie learningowym, też się wywali. W przeciwnym wypadku wywoła funkcję perform learning i oczywiście mamy każdy inny case zwrócić bad request. I oczywiście nie jest jeszcze JSON decode error lub type error, które mówią, no, kolego, zły format danych, tak, bo tutaj mamy unknown action type, a tutaj mamy data passed API is invalid. Pamiętajcie o walidacji, to jest moja rada, jest bardzo ważna, jakby nawet dla lokalnego developmentu, nie tylko dla końcowych użytkowników. Pozwala wiele błędów od razu zrozumieć, od razu zaoszczędzić, zresztą zaraz to zobaczycie. A jeszcze tutaj mamy tylko ICE Connection Change, to jest Intercommunication Exchange, taki protokół specyficzny dla WebRTC. I tutaj mamy on track, czyli jakby ścieżki audio, wideo możemy przesyłać od klientów za pomocą WebRTC, to są tak zwane tracki. I z racji, że my obsługujemy na razie tylko wideo, to dajemy tak zwany video transform track. I to jest fragment odpowiedzialny za to, co widzieliście przed chwilą, czyli rysowanie tego kwadracika i zwracanie tego do klienta. Więc to jest ten główny kod, który nas interesuje. I co? Mamy de facto tryb dummy, który się włącza, gdy jest pewien błąd w kodzie. Czyli na przykład jak się coś wyrzuci, to wtedy na środku ekranu dostajemy error. Jest cała aplikacja w trybie dummy i wtedy jest dla mnie czas, żebym mógł wtedy ponaprawiać część z tego kodu, może zrestartować usługę. I co tu mamy? Pobieramy tablicę i tutaj mamy Self Application Face Detection Parse, czyli w tym momencie parsujemy klatkę i powiadamiamy użytkownika. To, co widzieliście, te pokazujące się boksy, to są właśnie przez Notify funkcję robioną. I Notify sprawdza, czy pojawiły się jakieś nowe encodingi. Jeśli tak, to wyślij je do użytkownika jako new encodings razem z image height, image width i z name'em. I wtedy właśnie takie twarze wysyłają się do klienta. Klient może powiedzieć, że to jest moja twarz, tutaj wykryło jakieś badziewie i tego nie chcę, albo nie wiem, ktoś mi wszedł w kadr, więc tego nie uwzględnia jako moja twarz. Zapisz
i jest wtedy robiona, klient wtedy odsyła submit as user i następnie jest robiony perform learning, który uczy sieć, czyli dodaje de facto encodingi do bazy. Następnie jest robiony jeszcze raz setup janitora, czyli cała aplikacja się, samego janitora się odświeża. I już przy następnej klatce, następna procesowana klatka już ma tego nowego janitora, który już zaciągnął sobie nowych użytkowników z bazy, którzy de facto zostali zapisani w tym poprzednim kroku i już wie, że ja to jestem ja. I to się dzieje w bardzo krótkim czasie, praktycznie niezauważalnym dla użytkownika, tak jak zresztą widzieliście przed chwilą na demo, które na szczęście wyszło. I co robi funkcja perform learning? Dostajemy zapisz jako username, zapisz te imiona i co robi? Finalizuje face detection, czyli de facto dostaje new encodings, existing users, ściąga tych, co już są obecni w bazie. Następnie bierze rezultaty tylko te, które są w save names, żeby wykluczyć pozostałe. No i ci existing users są potrzebni, żeby ściągnąć ID obecnego użytkownika. Jeśli go nie ma, to oczywiście jest none, czyli zostanie to ID utworzone. I zwracamy tutaj learn data, żeby pokazać, że dokładnie tego się nauczyliśmy. Tacy użytkownicy już są ściągnięci. Można by de facto tutaj wrzucić cokolwiek. Oczywiście new encoding sent jest teraz odpowiednio wyzerowane, tak? Czyli już wiemy, że na przykład znowu się pojawi unknown 1, unknown 2, to że oni już nie są wysłani, bo to są już inni unknown. No i jak zobaczymy, select from users, to mamy mojego jednego użytkownika. Jak weźmiemy face encodings, to mamy tych encodingów 8 zapisanych. Tak, no i co się zmieniło? Mamy oczywiście liveness detection. On nie działa do końca prawidłowo, w sensie poprawnie wykrywa to, czy ktoś mruga, czy nie z kamerki, ale wciąż ma problem z mruganiem w obrazku. Także jeszcze to jest do dopracowania. Nie będę tego wrzucał w pierwszej integracji janitora, która będzie z naszą firmową tej biblioteczką. Więc nie będę dorzucał na razie liveness detection. Skupię się na tym, żeby zrobić już z samego face detection gotowy produkt do autoryzacji. Sami w sobie, tak? Ponieważ pierwsze co to autoryzacja czy identyfikacja de facto użytkownika będzie tutaj kluczowym featurem. Więc to zostawię. Mamy oczywiście dataset, na którym zostało przeuczone to wszystko. Mamy nasz model i funkcja detektor, która jest de facto iClassifierem. To można swoją drogą wyrzucić już. Nie jest to też jakoś duże, już mam pomysły, jak to naprawić, na przykład, żeby wykrywało mrugnięcie dwa razy podczas nie wiem, ile tam historii mam, jak analizujemy 30 klatek, więc jak może wykryje dwa razy, że ktoś mrugnął, to wtedy dopiero zaakceptuje, ale zobaczymy. Następnie object detection, tego nie używamy. No i mamy face detection samo w sobie. Tu de facto się niewiele zmieniło, tak? Jedynie się zmienił format zwracany ramki, bo teraz mamy zwracamy tabla, czyli mamy frame'a i mamy jakieś tam rezultaty, które potem są przekazywane. Fajnie to widać w mainie, gdzie widzimy jest frame results i one tam są dalej już przekazywane, tak? Na przykład do liveness detection jest przekazywane results.
I to było de facto na tyle. Następnym krokiem będzie stworzenie faktycznego produktu, bo to nie jest produkt, to jest prototyp. Ta strona, ona jest w czystym HTML-u i w JavaScriptie napisana. I ja bym chciał z tego zrobić produkt, czyli stronę, która wyjaśni, jak się zintegrować z Janitorem, która pozwala włączyć ją w trybie do nauki i jako odpowiednia aplikacja i też zintegrować się właśnie z naszą biblioteczką. Więc teraz będzie pewnie więcej roboty już frontendowej niż backendowej. Ale to jest wymagane, jeśli na przykład chcemy ją gdzieś wdrożyć, no to musimy mieć jakiś sensowny tool, który pozwoli nam się zalogować de facto do aplikacji, tak? A więc dziękuję Wam bardzo na tą chwilę. To było szybkie demo. Nie będę robił live'a, jak stawiam tą stronę, gdyż zbytnio jestem zajarany. Jestem właśnie teraz, mam chwilkę przerwy w pracy i wracam do niej, więc przeważnie robię to wieczorami, gdy już dzieci moje śpią, gdy już albo na przykład, jak lecą testy i mam, nie wiem, 10 minut na przykład, żeby coś napisać, no to zawsze jakiś kawałek kodu się uda wrzucić, zawsze ten edytor mam otwarty i aplikację w tle odpaloną. Ale to właśnie z tego powodu nie pozwala mi robić live'ów, takie jak robiłem wcześniej. Ale myślę, że takie showcase'y też się przydadzą. Myślę, że już po poprzednich wideo wiecie, jak pracuję. A na pewno, jeśli zdarzy się taka sytuacja, że będę w stanie nagrać coś dłużej, czy zrobić sesję live, może na przykład jutro się uda, no to na pewno coś takiego się będzie pojawiało, gdyż to mnie też motywuje. Samo to, że nagrywam ten ekran i to gdzieś leci. To samo to motywuje mnie, żeby po prostu robić to i niczym się innym nie rozpraszać. Więc cóż, do następnego.